Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię. Rozmawiam dzisiaj, mam przyjemność porozmawiać dzisiaj z panią Małgorzatą Romańską, wieloletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi. Zgadza się do tej pory. Piastowała pani ten urząd ponad 20 lat. Podobno. Nie liczyłam czasu. No tak mówią tutaj, od 86 do 2007. Tak przynajmniej jest na stronie szkoły. No i to jest chyba prawda. I to jest chyba, ja nie liczyłam tych lat, zdziwiłam się, że tyle lat tutaj byłam, ale było mi tu dobrze. Poza tym to jest dalej mój dom. Mój dom, moje dzieci, mój teren. To jest wszystko moje, nadal. Moje dzieci, moje gady? Moje dzieci, moje gady, tak. Tak pani mówiła. Gady były małe i gady były duże, ale wszystkie kochane. Jak pani, bo w sumie to były takie lata największych po prostu przemian, można powiedzieć, no że przerobiła pani wszystkich tam u góry. No tak, faktycznie, ale jakoś, ja zawsze uważałam, że jestem u siebie i my musimy tutaj tak żyć, żeby nam było dobrze. Żebyśmy nie czuli tego wszystkiego, co się dzieje za oknami. Mhm. I to się nam udawało. Nie umiem powiedzieć, nie mam recepty na to i nie umiem powiedzieć w jaki sposób. Potem po latach wymyśliłam sobie, ale to jest moje widzenie tego, że ja byłam najstarsza chyba w tym gronie bałuckich nauczycieli. Poza tym byłam, no muszę się przyznać, pyskata. No. Byłam pyskata i jeżeli coś było nie tak, to wstałam i powiedziałam. Tego się ludzie trochę bali. Ale to doszło do mnie dopiero po latach. Ja myślałam, że to tak jest. Pyskowali tam po cichutku na mnie, na pewno. Wiem na pewno, że 81 pyskowała na mnie, bo ja pierwsza tu miałam, załatwiłam, bo trzeba było załatwić wszystko, łączyć z pieniędzmi. Wymianę okien tych drewnianych, które się ledwo trzymały od lat 50. Na te plastiki. Wtedy szał nowoczesności był. No ale 153 miała plastiki, nie? No, a inne nie miały. To była nobilitacja wśród ludzi mieszkających na osiedlu. Też jakaś. Zanim przejdziemy do takich może szkolnych rzeczy, tak? W sensie szkolnych tutaj naszych, mam na myśli, tak? Naszą szkołę, to chciałem zapytać, co pani uważa za taką ewentualnie, nie wiem, największą porażkę albo największy sukces tamtego szkolnictwa w tamtym czasie, bo to też był czas dużych zmian. Szkolnictwa, bo ja wiem, to, że pozwalali nam realizować się, nikt się nie wtrącał. Były programy nauczania, których jak wszędzie w pracy trzeba się trzymać pewnych regulaminów, ale nauczyciel miał wolną rękę. Nauczyciel nie był zmuszany, że on musi to czy tamto, on miał wybór. I to było fajne. I wtedy poznawało się nauczyciela prawdziwego, jak ja mówiłam, i takiego nauczyciela, który był tylko urzędnikiem. I urzędnicy się u nas nie utrzymywali. Z tym, że nigdy nie odchodził nikt obrażony. Zawsze takim ludziom znajdowałam pracę gdzie indziej. W innej szkole po prostu. Mhm. Gdzie może to tolerowano. U nas nie. A porażka? Moją porażką to był brak remontu toalet od lat 50. Bo co przyszła komisja, to stwierdziła, że u pani jest czysto. To był tak. I to był główny argument tego, żeby mi nie dać pieniędzy, a toalety w końcu powiedziałam dobrze. W takim razie ja będę wpuszczała do toalet ludzi za opłatą i biletami jak do muzeum. Bo było to muzeum, autentyczne muzeum to było. I tego mi się nie udało zrobić. To już, to znaczy ja to rozruszałam, ale to już zrobiła pani Szymczak.
Bo jeszcze też za pani kadencji zostały wprowadzone gimnazja. To też była dosyć duża zmiana. Tak, ja się nie zgodziłam na gimnazjum. Ja uważałam od początku, że gimnazjum to jest poroniony pomysł. Jak ja dostawałam delikwenta, takiego małego gada właśnie, siedmiolatka, i on kończył tę uczelnię mając lat 15, co po niektórych 16, jak pilnie studiował, to ja o nim wiedziałam wszystko. Ja umiałam z nim rozmawiać. Ja znałam jego środowisko, ja znałam jego dom, ja znałam jego poglądy i mogliśmy pracować razem. A taki trzynastolatek, który wchodzi w wiek buntu, zbiera się go do kupy, że tak powiem, z drugim i trzecim trzynastolatkiem i wsadza do obcego środowiska, do obcych nauczycieli, do obcej szkoły, no to na co można liczyć? Na rewolucję tylko. I tak się też stało. Ja powiedziałam, ja mogę być, odmówiłam bycia gimnazjum. Powiedziałam, ja mam dom dziecka, bo miałam dom dziecka przecież cały czas. Ja mam tu środowisko, jakie mam. I proszę bardzo, ja mogę być stacją autobusową dla tych gimbusów, co to miały wozić te dzieci tam do tych szkół różnych. Tak, nie spotkałam tu gimbusa żadnego, ale miały takowe być. I ja mogę być stacją przesiadkową albo co. No, proszę bardzo, niech władze pomyślą, co ze mną zrobić. I wtedy dostałam w prezencie 92. szkołę z Aleja Dywizji i tu ich nie mogłam przyjąć, bo tu się już nie mieściliśmy, więc pracowaliśmy na dwie szkoły przez pewien czas. No ale jakoś to się... rok, praktycznie rok tylko. Oni skończyli, te młodsze przyszły tu i już byliśmy znowu u siebie. Te zmiany też, tak jak ja wspominam, to objęły to, że jednak, jak ja pamiętam tak, no kuchnia to cały czas jest. Jest. Ale były przecież taka moda i jakby gdzieniegdzie próbowano przecież. Tak, próbowano, nas też próbowano. Catering. Skateringować, że tak powiem, ale się nie dałam. Ja jeszcze, ponieważ w końcu jestem już mocno starsza, to ja wymyśliłam, że kuchnia kaflowa, taka jak na obrazkach sobie tu stała i te obiady były na trzy zmiany, bo obiady zawsze były w tej szkole bardzo dobre, to ona musi być, bo te obiady muszą być normalne, ciepłe przede wszystkim, a nie catering przywieziony w pudełku. I się nie zgodziłam i dopóki ja byłam, ta kuchnia była. Były z nią kłopoty, bo to płyta pękła, bo to coś tam, bo to węgiel trzeba było kupować ekstra, ale była. Dopiero jak ja odeszłam, to pan dyrektor, aktualny pan dyrektor, zlikwidował i zrobił nowoczesną kuchnię, która mi się bardzo podoba. Ale pani kupiła obieraczkę. Kupiłam, ale panie woźne, które pewnie mentalnie były jeszcze starsze ode mnie, Bardzo się jej bały, w związku z czym podarowałam panu dyrektorowi technikum, to chyba była samochodówka, już w tej chwili nie pamiętam, podarowałam w prezencie, mam świętym Mikołajem wtedy. Była pani pielęgniarka, czy to się nazywało higienistka? Nie, była pani pielęgniarka w szkole, pani Zosia Domańska, myśmy mówili pani doktor Zosia, ponieważ ona na medycynie się znała, lepiej jak co po niektóry pan doktor po studiach. No i pani doktor Zosia tu faktycznie, pani doktor Zosia potrafiła stwierdzić, że dziewczyna ma pękniętą, ma matka pielęgniarka, pękniętą piętę i z tą pękniętą piętą chodzi do szkoły. I Zosia ją wsadziła w samochód i zawiozła do lekarza. I się okazało, że pięta była faktycznie pęknięta. I wiele takich różnych Zosia była bardzo dobrą pielęgniarką. Niedawno spotkałam ją na ulicy. No i pracuje gdzieś w przychodni Zosia. Była higienistki, to były dawno, dawno temu. Teraz było pielęgniarki. I ona potrafiła wszystkie dzieci przyjąć, we wszystkich klasach być.
i wiedzieć, kto kaszle, kto kicha, wszystko wiedziała Zosia. A nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba obok pani gabinetu był też, była też gabinet dentystyczny. Dentystyczny, no tam nieraz musiałam interweniować, bo delikwenci się bronili przed panią doktor, no i trzeba było tam zadziałać nieraz. I była też bardzo miła pani doktor, która wzięła i umarła. A potem to zaraz zlikwidowano. Byliśmy zawezwani wszyscy na Smugową ulicę, pamiętam. Tam jest jakieś tam coś, już nie pamiętam co. W każdym razie coś poważnego i nam tam powiedziano, że nie będzie gabinetów dentystycznych. No to ja musiałam jak zwykle zabrać głos i powiedziałam, że i słusznie. Bo taki królik Baks na przykład ma tylko dwa zęby, a jest miły i ładny. I będziemy wszyscy króliki Baksy. Ale nie poprzestałam na tym. Poszłam sobie tu do przychodni, tu koło nas. I rozmawiałam z panią doktor Prochaską, która jest dentystką. I załatwiłam, że wszystkie nasze dzieci będą chodziły na przeglądy. Pani to robiła w czynie społecznym. I chodziły i dostawały kartki do rodziców, co trzeba zrobić w tej buzi, żeby było w porządku. No, odzew rodziców był nie za wielki. No i, ale przeglądy były. U mnie przeglądy były. Dlaczego szeryf w spódnicy? Mnie się wydaje, że to wymyślił pan dzielnicowy. To chyba wymyślił, ja nie pamiętam, kto to powiedział, ale chyba pan dzielnicowy, ponieważ miałam dobry układ z komisariatem piątym. Pan dzielnicowy często u mnie bywał i to chodziło o jakiś, już wiem, o co chodziło. Chodziło o to, że dostałam od Rady Osiedla, z którą też miałam dobry układ. Zresztą ja tu miałam dobre układy z ludźmi. Piłki. Skórzane piłki. Był to rarytas niesamowity, bo one były pioruńsko drogie i ja nie miałam pieniędzy, żeby je kupić. I dostałam tych piłek 14 chyba. One były w worku przy sali gimnastycznej w schowku. Stały w tym worku. I przyszłam w poniedziałek do pracy i się okazało, że no krata w oknie jest, jak była, ale szyba jest wybita i nie ma ani worka, ani piłek. No i tu ruszyłam do ataku. No, ja zresztą miałam bardzo dobre wykrycia, muszę powiedzieć. I raz, trzy szybkie pytania, już wiedziałam, kto sobota, niedziela urzędował na boisku. Jak to było, wszystko wiedziałam, gdzie te piłki są. Dzwonię do komisariatu piątego i mówię, ja bardzo bym chciała, żeby ktoś od was przyszedł, bo już wszystko wiem. No tylko, żeby to było tak urzędowo załatwione. I na nieszczęście swoje podniosła słuchawkę dziewczyna, która była tam nowa. Dziewczyna po biologii zresztą, czy innej geografii. W każdym razie nic nie miała wspólnego z policją. I ona, nie znając mnie wcale, bo ci policjanci mnie znali przez lata, powiedziała do mnie w te słowa, że teraz to pani dyrektor, teraz to koledzy są na zajściu i nie mają radiowozu. Od szkoły do komisariatu jest, nie wiem, 300 metrów, tak, i nie ma kto podjechać. A poza tym to ja powinnam złożyć skargę na piśmie. Ja posłuchałam tego wszystkiego i mówię, to ja dziękuję uprzejmie. Złapałam pierwszą z brzegu gazetę, a był to Dziennik Łódzki. I tam taka jest kontakt z czytelnikami. Zadzwoniłam. I mówię, i co wy o tym myślicie? Wszystko mam. Mało tego, ja doszłam, ja te piłki przyniosłam do szkoły i wszystkie leżały u mnie na ławie.
Ja wszystkie piłki odzyskałam. A pani mi kazała czekać, pisać, tak? I co wy o tym myślicie? No to oni chwycili temat. I ja mam telefon z komisariatu. Dzwonią ci od Nielatów, bo to wydział referat Nielatów. Od Nielatów i mi mówią, że w ogóle stary ich zawezwał. Za chwilę będą trawę na zielono malowali. Komenda wojewódzka na kontrolę do nich przychodzi. I komenda powiatowa też. I co ja naraz zrobiłam? No to się trochę przestraszyłam, nie? Ale nic z tego nie wynikło. Ze dwa tygodnie do nich nie chodziłam, bo się bałam, że mnie mogą ze schodów na przykład spuścić. Ale nie, po dwóch tygodniach już było wszystko dobrze i wtedy właśnie to wyszło, ten szeryf w spódnicy. Nie ja to wymyśliłam. I ukazał się artykuł właśnie w dzienniku, zaraz na drugi dzień po tej mojej rozmowie, właśnie z tytułem Szeryf w spódnicy. I taki był artykuł, jak to właśnie tak, a dyrektor, no prawie dzielna byłam, tak, wynikało z tego tekstu. I to zostało do dzisiaj szeryf w spódnicy. Nie wiem dlaczego. No jest pani taka pewna siebie, zresztą ja sobie pozwolę przytoczyć takie tutaj opinie, które się pojawiły w internecie. A jestem ciekawa. No na przykład. Budziła respekt, a jednocześnie potrafiła pomóc w każdej sytuacji. Wytłumaczyć spokojnie, porozmawiać. Proszę pozdrowić bardzo serdecznie. To jest ładne. Właśnie nie było jakoś brzydkich. No nie, ale to... A jest rzadkie połączenie stanowczości i ciepła. Bardzo ją lubiłam, troszkę się bałam. No, aha. To ja wiem. No, i nie było nic, że dobrze, że jej nie ma tej starej. Nie było takich? No właśnie nie. Nie? Nie, aż mi się wierzyć nie chce. No naprawdę, no nie trafiło się akurat. No, zresztą... To się cieszę. Chociaż bo mówiła pani, jak wcześniej rozmawialiśmy, że możemy się spodziewać takiej rozpiętości opinii. No tak, bo ja byłem o tym przekonany. Nigdy nie ma tak, a zresztą to by było niezdrowe nawet, gdyby wszyscy człowieka chwalili, bo to jest bzdura. Człowiek jest tylko człowiekiem, ma lepsze, gorsze dni. Ale kiedyś mi opowiedziała, spotkałam dziewczynę na ulicy, panią już dorosłą, która mi powiedziała, że kiedyś szła na spacer z dzieckiem w wózku, to przed szkołą. Musiała to być wiosna, bo były okna pootwierane i nagle usłyszała mnie, jak ja tam huknęłam. Bo ja potrafiłam wrzasnąć, to wiem. Wrzasnęłam też, on mówi, a ja puściłam wózek i stanęłam. Mówi, i po chwili się zorientowałam, że ten wózek z moim dzieckiem odjeżdża. Mówi, tak zareagowała na ten mój krzyk. Ja mówię, matko, jaka ja straszna musiałam być. Ale oni mówią, że oni się mnie tak nie bali do końca. Z tymi ludźmi, którzy mnie tam zaczepiają nieraz. Nie wiem, nie wiem. Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. No właśnie. No bo było tak, że... Ja na pewno wydarłam się na ciebie. Ale to nic. Chodzi o to, że jak skończyliśmy to nauczanie, to początkowe, tak to się nazywa? Tak, klasy 1-3, tak, no. To w czwartej klasie mieliśmy polonistkę tylko przez jeden rok. I w piątej klasie jakoś tak było, że nie miał kto jakby objąć tego stanowiska, a pani raczej tak polskiego już okazyjnie tylko pani uczyła. Bo ja zgodnie z przepisami, ja miałam tylko 8 godzin. Tego polskiego, mogłam 8 godzin, tylko jedną klasę mogłam jakąś tam wziąć, ale to też, tu miałam zebranie, tam miałam wyjście, także to nie było dobre, ale uczyłam, cały czas uczyłam, do końca uczyłam. Ja nie umiem nie uczyć. No więc właśnie tak, ja pamiętam, że jak w tej piątej klasie dowiedziałem się, że pani dyrektor będzie naszą polonistką, i na tą pierwszą lekcję czekałem, to ja naprawdę w ogóle trząsłem ze strachu. Przyjdzie. No nie wiedziałem, no i potem się okazało właśnie, że jakby, że można się z panią dogadać. Tutaj zresztą koleżanka też z klasy napisała, wow, ode mnie powiedz, że niewiele się zmieniła. Wygląda na zdjęciu tak, jak ją pamiętam. Harda babka, która nie da sobie w kaszę dmuchać, ale jednocześnie zawsze do dogadania się. Mieliśmy szczęście, że mieliśmy z nią Polski. O, widzisz?
Nie, no to jest miłe, muszę powiedzieć. Nie, no ja też tak uważam. No, to jest miłe. W sensie, że jakby była pani taka jakby, no... Nie, no taka znowu ja tam najlepiej nie byłam, bo to bez przesady. Byłam też i wkurzona, i potrafiłam wrzasnąć i pogonić, ale to mijało i przechodziliśmy do porządku dziennego, no przecież to... No właśnie, a chciałem tak trochę znaczy. O tych bałutach. Czy to prawda? Bo pani generalnie urodziła się w Łodzi. Tak, ja jestem z Polesia, bo urodzona jestem na Polesiu. Mhm. Potem pani mieszka we Wrocławiu. Tak. I później wróciła pani do Łodzi. No i później wróciłam do Łodzi. Objęła pani stanowisko, tak? To była pani dyrektorem 50. szkoły podstawowej, czy tylko pani tam nie, pracowała? Nie, ja tam zaczęłam pracować. I byłam tam potem wice, tak, byłam tam wice i stamtąd pan inspektor Olczyk, który mieszkał tu u nas, bo tu przecież dwa mieszkania nauczycielskie są, ten domek obok, mieszkał tutaj i on mi zaproponował przejście na bałuty. Ja bardzo się bałam tego, bo nie, pracować to ja mogłam, to nie ma sprawy. Ja się bałam strasznie finansów. Ponieważ do dzisiaj w liczeniu nie jestem najlepsza. Dobrze, że tę emeryturę mam niedużą, więc mogę ją zliczyć raz, nie? Ale ja się bałam finansów i wtedy wymyśliłam, że gdyby pani księgowa tamta z 50 z Teofilowa przyszła ze mną, no ale ona została, no bo też miała układy rodzinne i inne. I ja tu przyszłam już sama, samiutka. Ale trafiłam na fajny zespół. To znaczy ten zespół początkowo, on był taki dziwny. Donosili na siebie ludzie troszkę. Co już, kto wchodził, to wchodził jak Chińczyk. Zgięty w pół się kłaniał, ja tego nie rozumiałam. Siedziałam przy otwartych drzwiach, czego oni nie rozumieli, bo zawsze przede mną pani dyrektor, która była też tutaj chyba parę lat. No, ja byłam najdłużej tu. No, ona nie wiem, czy była jedną kadencję, czy dwie, zawsze przy zamkniętych, ja zawsze przy otwartych drzwiach, bo przy okazji wiedziałam, kto wchodzi, kto wychodzi, słyszałam rozmowy i byłam w kursie dzieła, nie? Także, ale to się wszystko wyrównało, jakoś fajnie. Ja im zawsze mówiłam, ludzie, my pół życia spędzamy w pracy. Rodzinę się ma, rodziny się nie wybiera, po prostu. Wy macie jeszcze tą możliwość, że możecie sobie wybrać. Iść sobie po prostu gdzie indziej. Chcecie iść? Nigdy nie było tak, żeby ktoś odchodził i mówił, nareszcie odchodzę. Zawsze były płacze. A czy to prawda, że dopiero na starych bałutach nauczyła się pani kląć? Prawda. Dlaczego? Bo ja nie miałam... Ja wiele rzeczy tu poznałam. Wiele rzeczy tu poznałam. Ludzi, ich domy, bo ja chodziłam... Ja wkładałam... Jak był problem, to wkładałam kapcie i szłam do domu. Do delikwenta, bo widziałam, że coś się dzieje. I stąd ja znałam te domy. I podobno było tak, to ja to znam już z opowiadania, że jak zobaczyli, że Romańska idzie już gdzieś tu pod kamienicą, oho, do kogoś idzie. Może by pani tylko dodała o tych rodzicach, że generalnie, że zmieniły się czasy, że na początku to aha, pani nimi rządziła. Że to środowisko, to, rozumiem. To jakby teraz proszę o tą wypowiedź. Dobrze. Środowisko się zmieniało przy mnie. Ja już w ostatniej fazie swojej pracy miałam o tyle dobrze, że przychodzili moi uczniowie ze swoimi dziećmi. Więc były zupełnie inne relacje między nami już. Początki były trudne, ale ci ludzie w stosunku do mnie byli bardzo ulegli. Jak ja stanęłam i powiedziałam, że teraz będzie tak, ani inaczej, nikt mi nie podskoczył, że tak powiem. Oni mnie słuchali. Oni o mnie różne rzeczy opowiadali sobie.
Nawet się dowiedziałam, że jestem żoną policjanta, to lepiej z nią nie zaczynać. Potrafiłam pogonić pijących z boiska. Ja się nie bałam nigdy. Często były zebrania Rady Rodziców późno, no bo to ludzie wracali z pracy 17, 18, a potem już było ciemno. Ja szłam do zachodniej, do tramwaju, sama już potem, bo ludzie się rozchodzili po domach i tylko słyszałam, że idzie! I tu pod nóg uciekających gdzieś tam po bramach. Także oni mnie prowadzili cały czas, ale to nie rodzice, tylko ich dzieci, które nie wiadomo, co jeszcze robiły na ulicy, ale to jest 17 sprawa. W każdym razie ci ludzie, ja się ich musiałam nauczyć. Ja potrafiłam wejść i powiedzieć, pan był pijany i to dziecko nie spało w nocy przy całej klasie, przy rodzicach innych. I to powodowało, że oni tak jakoś w stosunku do mnie byli poprawni. Lepiej jej, na zasadzie prawdopodobnie to było takie, lepiej jej nie ruszać. Natomiast, ale szanowali mnie za to, co mi mówili, że potrafię bronić ich dzieci. Często przed nimi samymi. Lata 90. to już, o nie, to już. Ja to nazywam inteligencją w pierwszym pokoleniu. Jest to złośliwość, wiem. Kiedy przychodzili młodzi rodzice i zaczynali moje nazwisko magister, prawda? Moje nazwisko inżynier. Tam. Na co spokojnie mówiłam, jak pan widział, pani widziała, nie zemdlałam, w związku z czym może porozmawiamy. A jakby pan miał jeszcze jakieś nazwisko, to bym się bardzo cieszyła. I po malutku z nimi też szło. To już było zupełnie, to już byli zupełnie ludzie ze strasznymi pretensjami, bo szkoła jest od tego, żeby wychować jego dziecko, żeby nauczyć jego dziecko, żeby zadbać o jego dziecko. To szkoła jest od tego, uważali ci, ta inteligencja w pierwszym pokoleniu, więc szybko musiałam ich wyprowadzić z błędu, że to raczej ja jestem ta osoba wspomagająca, a oni są rodzicami biologicznymi. I to już się poukładało jakoś. A czego najbardziej szkoda po tamtym czasie? No bo jednak to no właśnie dużo się zmieniło. Po tym pierwszym okresie? Tak. Tego folkloru. Folkloru szkoda. Bo miałam duże znajomości na Bałuckim Rynku, na przykład, gdzie tam ludzie se stali po kątach z różnymi, przecież nie było takiej willi, jak w tej chwili jest. I ja leciałam przez ten rynek i słyszałam tylko, pani to się nawet nie ma jak ukłonić, bo pani jak Pershing zasuwa, bo oni chcieli porozmawiać. Zaczepił mnie kiedyś jeden taki handlujący, zresztą to wszystko absolwenci albo rodzice absolwentów, żeby pogadać. Miałam spotkanie, bo chciał mi koniecznie powiedzieć, że się zakochał w dziewczynie na Ukrainie i że będzie się żenił. I ten dziewczynę przywiózł i ona tam z nim stała na tym rynku. I on zaczął mnie przedstawiać. To ma ja. Nie bardzo wiedział, że uczytelnica. Ta dziewczyna popatrzyła, ale oczywiście wszystkie strakany wokół też. Już było przedstawienie dużej klasy, nie? No ale mnie to nie przeszkadzało. Porozmawialiśmy i z dziewczyną, i z nim. I było fajnie, no. Przychodzili tacy na przykład, do wieczorówki chodzę. No ja mówię, to fajnie, że chodzisz, to się uczysz, nie? No tak, ale czytała pani nad Niemnem? Sprawdzali mnie. Ja mówię, jak Boga kocham, czytałam. To pani mnie napisze wypracowanie, bo mam na pojutrze. No i pisałam. I no, trzeba było ludziom pomóc po prostu, mimo że już nie byli moimi uczniami. I stąd może ciągną się te znajomości. A najlepiej pamięta się tych niesfornych uczniów, czy jak? To znaczy tych, co wpadli człowiekowi parę razy w ręce, tak. Na pewno się pamięta. Lepiej niż tych, którzy przeszli
przez szkołę i nie narażając się, ale tu nie ma takich, co się nie, nikomu nie narażali nigdy. Nie ma takich. Zawsze gdzieś ktoś wpadł na jakiś pomysł, nie? No na przykład z tym straszeniem dziewczyn petardą w toalecie, nie? Wybuch, cześć, dziewczyny się przestraszyły i było śmiesznie. A potem trzeba było posprzątać. Aha, czyli, bo to może wrócimy do tego za moment, bo to będzie o tych, powiedzmy, wybrykach. Aha. Mam tutaj takie pytanie, bo już przechodzimy do takiej bardziej nieformalnej Dobrze. Części, czyli pytania od absolwentów. Tak, słucham. Od rocznika 80. Słucham. Michał pyta, co pani zrobiła z paczką radomskich, którą skonfiskowała pani w 94? No tak jak ja prawdopodobnie, no, ja w biurku miałam różne dziwne rzeczy skonfiskowane, po które się nikt nie zgłaszał i prawdopodobnie komuś dałam, bo na pewno ja nie wypaliłam, bo ja nie paliłam radomskich, tylko Carmeny. Tak właśnie mówili, chociaż tutaj pojawił się taki tekst, że fajki wyjarała, ale starym nie wygadała. Nie wygadała, nie, no bo to była nasza sprawa. To samo było, jak przyszedł taki jeden i zaczął i handlował zdjęciami pornograficznymi. Nieduży człowiek, no i wpadł na mnie, no i ja to zabrałam. Ale ponieważ on przyszedł do mnie, że on chce to odzyskać, bo to niego ja widziałam. Jego tatuś był milicjantem. Prawdopodobnie przyniósł do domu, pokazał mamusi, schował gdzieś tam. On sobie wyjął i przyniósł i po złotówce sprzedawał. No i poprosiłam tatusia. Tatuś przyszedł i powiedział, ależ proszę pani, ależ mój syn w żadnym wypadku, to niemożliwe. No to tatusiowi pokazałam i tatusia tu zatkało. Tak. No i no, takie historie były na przykład. Była też taka historia, że jeden chłopiec, maluch taki, w świetlicy, zamieniał, dawał pieniążki i brał i dostawał tam samochodzik bez kółka, jakiś patyk. No tak sobie wymieniał te pieniążki na te. I zobaczyła to pani, nie wiem, czy to nie była pani Wieczorek właśnie, i przybiegła do mnie, że on jakieś pieniądze ma. Nie mogłam się z nim dogadać, zadzwoniłam do mamy i się okazało, że mama dzień wcześniej wzięła go ze świetlicy do pracy do siebie, bo jeszcze tam coś robiła w tej pracy. Był to dzień wypłaty. Ta pani siedziała w pokoju z drugą panią, a ten mały siedział sobie, rysował tam. Panie pracowały, ale wchodziły, wychodziły z tego pokoju. I on sobie otworzył szufladę tamtej pani, a ta pani miała tam pensję. I sam wziął tą pensję. Tyle pieniążków było, to sobie wziął tą pensję. Ta pani nie powiedziała słowa, bo nie, w końcu nie wiedziała, co się stało z tymi pieniędzmi. I dopiero przez nas wyszło, że to była pensja tamtej pani. Takie numery były. Kiedy zapaliła pani swojego pierwszego papierosa? No mówiłam, a nie mówiłam. Dopiero w czasie studiów zapaliłam pierwszego papierosa. Mimo, że dalej byłam harcerką i jestem do dzisiaj, bo to się jest. Tu się nie da wymazać tego, co się było w harcerstwie, nie? No a jakie najbardziej osobliwe wybryki młodzieży szkolnej pani pamięta? No osobliwie no to jest ten, ta muszla klozetowa. Czyli teraz możemy jakby opowiedzieć tą historię od początku, tak. Że chłopcy... No chłopcy właśnie chcieli dziewczyny postraszyć i petardę wrzucili im do muszli w toalecie dziewczyn. No to oczywiście musiało prysnąć na ściany i okolice. No, spokojnie, rozwaliła się muszla. Spokojnie do tego podeszłam. Widziałam, panowie, trzeba po prostu posprzątać i kupić muszlę. I się skończyło, no co? I potem były kwiatki. Tak, i potem było zakończenie chyba roku szkolnego. I panowie kupili muszlę, wytnęli w nią kwiatki i chcieli mi koniecznie wręczyć na sali gimnastycznej. Ja tej muszli w ręce nie wzięłam, ponieważ ona była bardzo ciężka.
Więc postawili ją na środku i tam już sobie stała z tymi kwiatkami. No i sprawa została załatwiona po prostu. No to takie. On, na przykład był taki okres, że do foliowych torebek dobrze było nalać wody, nie? Tak. Wejść na drugie piętro, otworzyć okno i poczekać, żeby ktoś szedł. I wtedy mu się tą torebkę spuszczało. I to była straszna uciecha. No i nieraz ludzie z ulicy wpadali tu do mnie, smokrzy, i zawsze było, jak pani wychowuje te dzieci? To było pierwsze pytanie zawsze. I ja zawsze spokojnie odpowiadałam, że codziennie rano mówię im, nie zapomnijcie nalać wody do worka i wyrzucić przez okno. No i koniec. No o czym miałam dyskutować z tymi ludźmi? No faktycznie zrobili. No, zrobili głupotę. No robili głupoty takie. A tak nie było takich jakichś. W każdym razie albo ja już jestem tak stara, że już nie pamiętam. Musieliby mi przypomnieć coś. Jeszcze to, no może trudno traktować to jako wybryk, ale o tym, jak chłopiec chciał siusiu. No, to były te lata 80. jeszcze, bo potem to już to się zmieniało. Kiedy dzieci mówiły tak, jak mówią w domu. Kiedy on się, maluch zgłosił się, czy może iść się wyszczać. No i pani prawie omdlała, musiałam panią ratować. Pani była taka wrażliwa. Szczególnie panie w nauczaniu tym początkowym były takie wrażliwe bardzo. No i musiałam jej wytłumaczyć, że on tak mówi, jak umie, no. Po prostu, zwyczajnie mówi. I te dzieci tak, one potrafiły ubliżać sobie. Potrafiły przyjść do mnie i mi powiedzieć, a moja sąsiadka to nie, to swojej Angeliki czy innej tam, bo to imiona musiały być takie wymyślne w tych domach, to do naszej szkoły już nie przyjdzie, bo tu jest głupia dyrektorka. I te dzieci mi to mówiły, te małe. Także ja wiedziałam, co się w domach mówi o mnie. No. A ten chłopiec, który ostrzegał królewnę Śnieżkę? No to on bardzo przeżył i powiedział krótko. Ale chciałbym, żeby pani opowiedziała to jakby ludziom, bo ja znam tą historię, ale to taka jest akurat fajna anegdota. No dzieci były w teatrze, ponieważ ja bardzo chciałam, żeby one chodziły do teatru, do muzeum, do kina, bo po niektóre z nich to pierwszy i ostatni raz były. No i były w teatrze, na spektaklu i królewna Śnieżka dostała od złej czarownicy jabłko do zjedzenia, zatrute zresztą, dzieci wiedziały, że ono jest zatrute i nie wytrzymał widz i krzyknął, królewna nie wpierdalaj tego jabłka. No, sala była bez reakcji podobno, ja to znam z opowiadania, była kompletna cisza. Aktorzy natomiast nie bardzo mogli wyartykułować swoje kwestie. No ale dobrnęli do końca i zakończyło to się pięknie, ponieważ królewna Śnieżka i królewicz zeszli ze sceny. Królewicz wziął na ręce tego małego widza i razem kłaniali się ze sceny publiczności. Publiczność była dumna, szczególnie z jego klasy, że ich kolega wystąpił na scenie też. A on zareagował spontanicznie, tak jak się mówiło w domu. To ja bym jeszcze poprosił o tej czereśni i może co tam by pani jeszcze chciała, tak? Ja, czereśnia tu rosła sobie taka olbrzymia, rozsuchata czereśnia, ponieważ to była, musiała być jakaś sprzedana działka prywatna, zresztą sprzedana na pewno, cztery działki są sprzedane na powierzchnię szkoły i boiska, tu na naszą powierzchnię, no i została czereśnia. I czereśnia nie miała możliwości, żeby owoce na niej dojrzały, ponieważ jak już się pokazywały zielone, to trzeba było natychmiast je zjeść. No, a żeby zjeść, to trzeba było wyjść na czereśnię. A czereśnia była spora. Więc ja tylko stałam i czekałam, kiedy kto spadnie. Nigdy nikt nie zachorował.
muszę przyznać, nigdy nikt nie zachorował i nikt nie spadł z tej czereśni. Ale ja w oknie przestałam co swoje, dopóki ostatnia czereśnia nie zniknęła. Mimo, że nie było, że nie wolno było wchodzić na czereśnie. O, podobnie święta się zbliżają. Tu w holu stała choinka zawsze, tam za moimi drzwiami. I tu były różne ozdoby i były cukierki. Jak ja zawsze siedziałam przy drzwiach otwartych, także ja wszystko widziałam. Tak mi się wydawało. Ale moje zdolne dzieci i nie wolno było nic dotykać. A szczególnie cukierków. Bo wymyśliłem, że jak się choinkę rozbierze, to cukierki będą w nagrodę tam. Za coś pani w świetlicy wymyśli, za co i da dzieciom te cukierki. I się okazało, że na moich oczach te dzieci moje wszystkie cukierki wyjęły z papierków. Papierki wisiały do końca, pięknie zapakowane, ale cukierków w nich nie było. I stwierdziłam, że mam naprawdę zdolne dzieci. No. To tak świątecznie kończąc. No to w sumie może pani tylko, nie wiem, powiedzieć coś swoim uczniom, co pani chce i będziemy kończyć. No, kochani, trzymajcie się. Dbajcie o swoje dzieci. A ja dalej was kocham. Już. I tyle. Się wzruszyłam. My panią też, pani dyrektor.